W najbliższy poniedziałek miejscy radni zbiorą się na nadzwyczajnej sesji. Ich spotkanie będzie dotyczyć wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany są konieczne m.in. po to, by uwzględnić w budżecie realizację zadania dystrybucji węgla dla mieszkańców Puław. Planuje się na to przeznaczyć w tym roku kwotę 220 tysięcy złotych. Zgodnie z projektem wieloletniej prognozy finansowej łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie wyniesie 400 tysięcy złotych. Propozycja uchwały budżetowej przewiduje też dodatkowe środki na wypłatę dodatków węglowych oraz wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z obecną trudną sytuacją na rynku. W zaproponowanych zmianach uwzględniono też dotacje w kwocie 60 tysięcy złotych na rzecz Biblioteki Miejskiej w Puławach w celu opłacenia rachunków budynku Mediateki za listopad i grudzień. Wydatki są również związane z zatrudnieniem dozorców tego budynku. Sesja Rady Miasta odbędzie się w poniedziałek o godzinie 15.30. Obrady będzie można śledzić jak zawsze za pośrednictwem serwisu eSesja TV.